przed rozpoczęciem naszej rozmowy powiedziałem ci, że mój portal stworzył takie przypomnienie afer między gwiazdami. Ty tam byłeś w kontrze z Ewą Mingę. Jak wspominasz tę wymianę zdań między wami? W ogóle nie wspominam, dlatego że ja nigdy nie ukrywałem, znaczy bardzo mam duży szacunek dla bizneswoman Ewy Mingę. Nigdy nie ukrywałem swojego zdania co do estetyki i mówiłem, że ona niekoniecznie mi odpowiada. Natomiast jakby tak w tetatecie, my żeśmy się nigdy nie spotkali i nie obrzucili żadnymi obelgami. No ale w czasie, kiedy to trwało, widocznie komuś to było potrzebne do szczęścia, a mnie to nie przeszkadzało, więc myślę, że Ewie również nie. To miła osoba jest prywatnie, bo w tak zwanym międzyczasie mieliśmy okazję się poznać. No i tak sobie zostało, no. Czyli macie już dobre relacje. Nie pamiętacie o tym, co tam się wydarzyło? No nic się nie wydarzyło właśnie, ponieważ nic się nie wydarzyło. Było nadmuchane przez prasę ówczesną. W związku z tym jakby relacje pozostają poprawne. No nie rzucamy sobie siebie na szyję, bo też nie mamy powodu, ale w ogóle no, mówimy sobie dzień dobry i nie unikamy siebie. No i super. A nie myślałeś o tym, żeby jej powiedzieć, jak może poprawić estetykę swoich serii? Ale właśnie o to chodzi, że ja udzielam porad wtedy, czy też doradzam, wtedy, kiedy dostaję za to pieniądze. Natomiast w momencie, kiedy nie dostaję za to pieniędzy, mówię, że jest cudownie i wspaniale, dlatego że... No, że po co mam robić komuś przykrość, a to, że komuś powiem, że coś jest B, nie robi mi na urodę. To znaczy jakby nie jaram się tym, że komuś zrobiłem przykrość. Nawet jak robię za pieniądze, to staram się, żeby było to możliwie jak najbardziej subtelne i żeby przyniosło efekt. Dziękuję bardzo.